W ostatnim czasie na popularności w internecie zyskuje termin horror maskotkowy, maskot horror, czyli takie serie, które oscylują wokół konkretnych postaci, często pozornie niewinnych, jednak okazujących się być okrutnym, przerażającym wynaturzeniem. Z tego wszystkiego ostatnio na światło dzienne wypłynęła seria, która jest inna niż wszystkie. O nazwie Welcome Home. Bazowana na stylu ulicy Sezamkowej, Welcome Home czerpie z gatunku maskotkowego horroru, jednak robi to w sposób świeży, ukrywając swoją mroczną historię tuż pod powierzchnią ze słodkości. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami bajka, która nigdy nie istniała. Welcome Home. Zanim zaczniemy, serdecznie zachęcam was, żebyście zaobserwowali autora tej serii, Klauna, na jego social mediach, bo to naprawdę utalentowany artysta, o zdolnościach wartych docenienia. A jak już przy tym jesteśmy, to możecie też zasubskrybować ten kanał, bo nie oszukujmy się, oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Cała historia ARG, jakim jest Welcome Home, rozgrywa się na jego stronie internetowej, wypełnionej ukrytymi wiadomościami, pięknymi grafikami i poszlakami, które mrożą krew w żyłach. Jego niewinna strona główna wesoło zaprasza odwiedzających do dołączenia do zabawy. Kicnięciem, bryknięciem i z podskokiem wkraczasz do kolorowego, nieoczekiwanego świata Welcome Home. Wystarczy, że przejdziesz się po okolicy i już wiesz, że to najcudowniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałeś. Spójrz, jak Wally i jego barwna ekipa przyjaznych sąsiadów poznają tętniący życiem świat wokół nich i biorą udział w niedorzecznych zabawach. Ze strony o tym, czym jest Welcome Home, dowiadujemy się, że była to niedzielna animacja kukiełkowa produkowana przez The Playfellow Workshop. Była to jedyna produkcja tego studia. Welcome Home rozpoczęło swoją emisję 11 października 1969 roku na nieznanym nam kanale, a zakończyła swój bieg w roku 1974. Od tego czasu Welcome Home uznaje się za lost media. Żadne wideo na jego temat nie ocalało. Merch czy zabawki z bajki również się nie ostały. Ta strona internetowa została założona przez projekt rekonstrukcji Welcome Home, grupy próbującej odtworzyć jak najwięcej dzieł związanych z zaginioną bajką. Welcome Home skupiało się głównie na postaciach sąsiadów, którzy zamieszkiwali kolorowe miasto zwane domem. Odcinki rozpoczynały się zwykle postacią Wally'ego, głównej maskotki serialu, którym najpierw przedstawiał motyw na dany dzień, potem na swojej drodze spotykał postacie, które dołączały do jego przygód aż do końca dnia, który to oznaczał koniec odcinka. Każda z postaci miała swój własny, powtarzający się segment, na przykład majsterkowanie z Eddiem, przedstawienia Sally, czy malowanie obrazów z Wally'im z pomocą reszty obsady. Widz często traktowany był jako dodatkowy członek sąsiedztwa, z którym Wally regularnie rozmawia. Tu widzimy pierwsze odbiegnięcie od normy, mianowicie litera W w imieniu Wally'ego zdaje się być położona nieco niżej niż reszta zdania. Zaznaczając tekst, dowiadujemy się, że za nią jest jeszcze jedna, normalna litera W, jednak niewidoczna. I wiecie już, co teraz powiem. Oglądacie mnie na tyle długo, że wiecie, że coś takiego mówię ostatnio w każdym filmie. Uwaga. To na pewno nic takiego. I nie będzie ważne później, ani trochę. Dobra, już skończyłem, mogę wracać do normy. Poniżej sekcji wstępu do tego, czym jest Welcome Home, mamy ogrom prac plastycznych związanych z serialem, odtworzonych przez grupę rekonstrukcyjną. Kolorowe, wyróżniające się designy, realistycznie wyglądające makiety i książki, plansze tytułowe. Nawet z tego co widzę, autor tego ARG przygotował fizyczną kukiełkę Wally'ego do serii. Nie wprowadziła jeszcze nam ona żadnej creepy fabuły do gry, ale już widać, ile pracy w nią włożono. Obrazki na poszczególne eventy, szkice, krótkie historie z odcinków. Jestem pełen podziwu, ile tego jest. Mamy nawet ładny obrazek domu Wally'ego, który nazywa się po prostu... Dom.
Porównania do Ulicy Sezamkowej nasuwają nam się same, ale design każdej z postaci w Welcome Home jest na tyle oryginalny, że to porównanie jest jedynie chwilową myślą, która sekundę później znika pod podziwem dla serii. Przechodzimy teraz do sekcji o nas. O. Tutaj zaczyna się powoli robić ciekawie. Projekt rekonstrukcji Welcome Home jest ekipą anonimowych osób poświęconych zbieraniu, odtwarzaniu i archiwowaniu pozostałości, które udało się odkryć po Welcome Home. Dzięki tym wspólnym wysiłkom obudzimy pamięć o tym utraconym fragmencie kultury. Staramy się stworzyć przyjazną i otwartą społeczność przyjaciół, rodzin, fanów, zupełnie jak barwni i osobliwi sąsiedzi w naszym ukochanym domu. Nasi goście mogą się zastanawiać, jak udało nam się odkryć ten serial, skąd pozyskaliśmy te resztki dzieł i jakie starania podjęliśmy, aby przywrócić je do lepszej formy. Poniżej dostajemy sekcję najczęściej zadawanych pytań, które odpowiadają na część z tych powyższych. Ponownie czytamy, że kolektyw projektu rekonstrukcyjnego chce pozostać anonimowy. Ich przygoda zaczęła się od odkrycia dokumentów w kolorowych kopertach. Nie dostajemy konkretnej informacji, skąd ekipa otrzymała te dokumenty, a jedynie tę enigmatyczną informację. Dalej widzimy, jak przebiega przykładowy proces odtworzenia zniszczonego dzieła. Oryginał jest pognieciony i pokryty dużą ilością farby. Też ciekawi mnie, jaki jest tego powód. Ekipie udało się wyprodukować fragmenty animacji tylko na podstawie uzyskanych informacji, takich jak kręcąca się głowa Franka, zdejmowalna czapka Ediego czy znaczki w serce na spodzie butów Wally'ego. Następne pytanie znowu korzysta z techniki podwójnego tekstu. Dlaczego stworzyliście tę stronę? Normalna odpowiedź brzmi tak. Liczyłem, że ta strona przyciągnie uwagę kogoś, kto widział już ten program i może nam powiedzieć o nim więcej. Jeśli nie bylibyśmy w stanie znaleźć takiej osoby, chcieliśmy być pierwszymi osobami, które zaprezentują to Lost Media, aby pomóc w poszukiwaniach co do jego egzystencji. Wiele osób wpisujących się do naszej księgi gości mówiło o tym, że oglądało tę bajkę wcześniej, więc to już dobry znak. To znaczy, że również jest w was. Jest w nas? W sensie tak bardziej metaforycznie jak, nie wiem, Jezus, czy dosłownie jak wieczorny kebab, bo to jest duża różnica. Podświetlając napis po prawej, dostajemy jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy to boli? Czyli zdecydowanie jak kebab. Wróćmy jednak do tego podwójnego tekstu. Przeczytajmy go sobie. Gdy otworzyłem pierwszy list, poczułem to. Usłyszałem to. Otwórz. 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 Chcę to wypuścić. Wypuszczę to. Wypuszczę. Co? W sensie bardziej metaforycznie jak... Dobra, okej. Nie, już raz zrobiłem ten żart, to drugi raz nie będę. Niewinne poszukiwania Lost Media okazują się tak naprawdę negatywnie wpływać na psychikę naszego głównego bohatera, archiwistę. O ile możemy tak go określić. Notuję sobie pytanie na później, skąd wzięły się te koperty? Dalej czytamy, że możliwe, że Welcome Home miało w merchu rzeczy takie jak płyty winylowe, zabawki dla dzieci i przeróżne inne dobra, które zamawiało się przez gazetki. Niektóre osoby spekulują, że jednym z nich był nawet schemat na zrobienie własnego Barnabiego. Uroczo. Pewnie też to wszystko kosztowało fortunę, więc dlatego żaden merch się nie zachował, bo rodzice po prostu nie chcieli kupować dzieciom rzeczy typu kup milion gazetek, żeby złożyć zabawkę kolorowego psa. Czy wiesz, ile odcinków miało Welcome Home? Niestety nie. Nie dostaliśmy jeszcze materiałów z samego serialu, ani też pełnego spisu odcinków. Szacujemy, że ostatni raz serial puszczany był w 1974, ale tylko dlatego, że to najpóźniejsza data na scenariuszach. Kolejna ukryta wiadomość. Tak ciężko rozczytać mi cyfry. Czasem w ogóle ich nie widzę. Ostatnie pytania dają nam nazwisko twórcy serialu, Ronalda Dorelaine, a także informację, że projekt rekonstrukcyjny nie przyjmuje póki co nowych członków. Na pytanie, kto jest twoim ulubionym mieszkańcem, archiwista odpowiada, że oczywiście Wally Darling. Więc najwyższa pora chyba, żeby go poznać, prawda? W sekcji sąsiedztwo trafiamy na małą mapę domu, miasteczka, w którym dzieje się akcja Welcome Home. Klikając na poszczególne domki, jesteśmy w stanie otrzymać szczegółowe informacje na temat ich mieszkańców.
przedstawię wam teraz pokrótce każdą z postaci. Mimo że nie jest to jakoś szczególnie ważne dla sekretów całego ARG, uważam, że warto się zapoznać ze światem przedstawionym i postaciami, które go zamieszkują. A nuż odkryjemy coś, czego nie powinniśmy byli odkrywać. Zacznijmy od dołu, zgodnie ze wskazówkami zegara. Gąsienica Howdy prowadzi sklep, którego najwierniejszym klientem jest Barnaby. Howdy i jego wiele rodzeństwa ponoć pochodzi z ogryzka jabłka. Rzadko kiedy widuje się go poza sklepem. Cenami za jego towary często są śmieszne żarty czy jakieś gadżety. Wspomniany pies Barnaby jest jego ulubionym klientem, dostarczając Howdy'emu codzienną dawkę humoru w zamian za hot doga. Barnaby B. Beagle jest najzabawniejszym mieszkańcem Welcome Home. Zostawił życie na farmie i przeniósł się do domu, który żartobliwie określa mianem Wielkiego Miasta. Barnaby zna różne sztuczki, takie jak żonglowanie czy balansowanie na piłce. Jest najlepszym przyjacielem Wally'ego. Posiadają wspólną paletę kolorów, podobne stroje i serduszka u spodu stóp. Frank jest najmądrzejszym sąsiadem w Welcome Home. Ten mol książkowy jest ekspertem od motyli i mimo jego gburowatego usposobienia jest najlepszym przyjacielem Julie. Nie wiadomo skąd pochodzi. W serialu często służył jako źródło wiedzy dla innych bohaterów. Julie Joyful, jak samo nazwisko wskazuje, to najradośniejsza sąsiadka z całej gromadki. Według odkrytych scenariuszy była tęczowym potworem z głębi lasu wokół domu, gdzie żyła z rodzinką w jaskini. Ma trzy siostry, a wraz z Frankiem tworzą idealne komediowe duo, kontrastując jego pochmurność i jej chęć do ciągłej zabawy. Sally Starlet, gwieździsta aktorka, która dosłownie spadła z nieba, aby odgrywać swoje role teatralne w domu. Często występuje jako aktorka bądź reżyserka poszczególnych segmentów związanych z odgrywaniem ról, opowiadaniem bajek lub śpiewaniem. Jej kukiełka wymagała dodatkowej ręki do operowania jej głową, z uwagi na to, że była o wiele większa niż reszty. W jej designie jest jednak coś, co przykuło moją uwagę i co chciałbym omówić później w sekcji teorii, bo Sally mimo wszystko wydaje mi się być jedną z bardziej tajemniczych postaci w serii, mimo jej gwiazdorskiego usposobienia. Poppy Partridge to ogromny kurczak, niegdyś żyjący w pustym drzewie w lesie, jednak ze względu na swój rozmiar przeniosła się do pustej stodoły w domu. Twierdzi, że umie latać, jednak nigdy tego nie zademonstrowała. Nie wiemy, jakim dokładnie ptakiem jest. Według niej samej jest trochę flamingiem od strony ojca i trochę kurą od strony matki. Rzadko kiedy widzimy ją poza stodołą, w której mieszka. Zwykle sąsiedzi odwiedzali ją niż na odwrót. Większość jej segmentów skupiała się na gotowaniu. Eddie Deer to domowy listonosz. Najlepszy w mieście, chociaż też tylko jedyny. Mimo bycia niezdarnym i mimo problemów z pamięcią, kocha swoją pracę i dostarcza listy na czas. Jednym z powtarzających się żartów jest fakt, że Eddie sam nie pamięta skąd pochodzi. Jego segmenty skupiają się wokół majsterkowania. I w końcu ostatni sąsiad, nasza główna gwiazda, Wally Darling. Wally Darling jest najprzyjaźniejszym sąsiadem w Welcome Home, może nawet najlepszym malarzem. Z uśmiechem takim jak jego ciężko się nie zgodzić. Zawsze chętny do poznawania nowych przyjaciół i oprowadzania ich po okolicy. Wally z uśmiechem podaje pomocną dłoń. Ale już o tym wiedziałeś, prawda? Wally jest twarzą Welcome Home. Jego segmenty obracały się wokół malowania i rysowania z widzami, a u jego boku często znajdował się pies Barnaby. Jego dom, zwany domem, traktowany jest jako dziewiąty sąsiad. Nie może jednak mówić, a porozumiewa się tylko za pomocą onomatopei, skrzypnięć czy uderzeń. Źródła wspominają jednak o tym, że oczy domu mogły się poruszać, a jego drzwi czy komin również były bardzo ożywione. Warto zwrócić uwagę na to, że Wally jest jedynym sąsiadem, którego przycisk powrotu do strony zamiast wróć ma czarny napis do widzenia. Jest jednak kolejny, dziesiąty sąsiad, o którym warto wspomnieć. Dom jest tam, gdzie twoje serce, a mieszkańcy Welcome Home są sercem sąsiedztwa. Nawet jeśli tu nie mieszkasz, nadal jesteś jednym z jego najważniejszych mieszkańców. Ale nie martw się. Z pomocą kolorowej palety sąsiadów poczujesz się jak w domu w mgnieniu oka. W tym początkowym tekście jest ukryty link, wyświetlający nam planszę z napisem
ty. W opisie jest tylko jedno zdanie. Wally jest twoim najlepszym przyjacielem. U dołu strony znajdujemy kolejny abnormalny tekst, z literą X wystającą ponad inne znaki. Ostatni sekret tej sekcji jest chyba najlepszym wstępem do tego, co czeka nas już niedługo. Jeśli dobrze przyjrzymy się domowi Wally'ego, zauważymy, że spod jego drzwi wycieka jakaś czarna maź. Najeżdżając kursorem nieco poniżej jej, otrzymamy link zatytułowany So Below, nawiązujący do frazy As Above, So Below, czyli jako w niebie, tak i na ziemi. Po wejściu w niego ukaże nam się gif Wally'ego z wyciągniętą lewą ręką, klęczącego przed zakrwawionym oknem domu. Źrenica jego oka drży nienaturalnie. Wally składa mu hołd, ofiarę, bądź modli się do niego. To jednak zaledwie wstęp przed tym, co nas czeka w następnych sekcjach. Sekcja aktualności zawiera, jak sama nazwa wskazuje, wiadomości co do postępu prac nad projektem odnowy Welcome Home. Aktualnie są na niej 3 posty. Pierwszy jest z 14 stycznia i zaczyna się obrazkiem Wally'ego, trzymającego gazetę z podpisem Czy słyszałeś już? W pierwszym poście archiwista w imieniu grupy wita wszystkich gości na stronie. Mówi o tym, że dodał parę nowych elementów i ogólnie szerzy bardzo miłą atmosferę. Drugi post jest z dnia później i opowiada nam o nowych odkryciach ekipy, m.in. o rodzeństwie Julie czy matki Barnabiego, która okazała się być kurczakiem. Jest jednak również zła wiadomość. Niestety musimy odnieść się do paru obaw, które słyszeliśmy. Mamy parę opóźnień w kodowaniu strony. Gdyby tylko Eddie Deer tu był, myślicie, że dałby radę obsłużyć komputer? Ale nie martw się, sąsiedzie. Wygląda na to, że to tylko kilka grafik i tekstów jest nierównych. Zignoruj je i przeglądaj dalej nasz szczęśliwy dom, dopóki nie uda nam się wszystkiego naprawić. Najnowszy post pochodzi z 25 lutego 2023 roku. Ekipa odkryła walentynkowe kartki z Welcome Home i udało im się je dokładnie odtworzyć. Ponadto te kartki miały promować wymyślone święto, zwane Dniem Poczty, najpewniej związanym z Eddiem. Na paczce namalowany był Wally wraz z Barnabym w stroju Eddiego. Najciekawszą wiadomością zdaje się jednak być chyba fakt, że ktoś odezwał się do ekipy z projektu rekonstrukcji i zaoferował im możliwość pokazania ich odkryć publicznie, na realnej wystawie. Osoba ta zwie się Pytanie odpowiadaczem, albo odpowiadaczem pytań, czy po prostu odpowiadającym na pytania. I jest to profesjonalny wystawca, jak jego sama nazwa wskazuje. Projekt rekonstrukcji Welcome Home otrzymał tyle miłości i wsparcia w trakcie naszych starań odnowienia tego Lost Media. Ale co ważniejsze, wierzycie mi. Wierzycie, że to tam jest. Razem wypuścimy to. Wypuścimy wszystko. Tak jak my. Zobaczysz, sąsiedzie. Cóż, to tylko bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że może lepiej nie wypuszczać tego, nad czym fiksuje się archiwista tego projektu. Mamy tu też kolejną przesuniętą literę. E w news. Przejdźmy teraz do księgi gości. Księga gości to sekcja, w której możemy zostawić po sobie ślad na stronie, wpisując swoje imię i jakiś komentarz. Odwiedzając samą docelową księgę gości, naszym oczom ukazuje się multum uroczych komentarzy osób odwiedzających tę stronę. U jej dołu widzimy podpisy wszystkich postaci z Welcome Home, a między wpisami gości znajdują się kolorowe rysunki. Dziwnie zaczyna robić się w momencie, w którym spojrzymy na nazwy plików tych rysunków. Większość z nich zdaje się bezpośrednio odpowiadać na komentarze gości. Wally. Jesteś bardzo przystojny. Nazwa pliku serduszka tuż pod nim to Dziękuję. Shoutout wszystkim fanom Poppy na świecie. Też lubię Poppy, sąsiedzie. Honk. Honk, honk. Gdzie ja jestem? Ze mną, sąsiedzie. Przeczytam wam większość tych najistotniejszych komentarzy i ich odpowiedzi. Ramsey. Cześć. Cześć. Dlaczego uśmiechasz się w taki sposób? Dotrzymam ci towarzystwa, sąsiedzie. Sally.
Wow, myślałem, że kompletnie zapomniałam o tym serialu, ale ta strona odpaliła we mnie tyle wspomnień z dzieciństwa, które myślałam, że straciłam. Dziękuję za stworzenie tej cudnej strony. Sally? Czy to ty? Watchy. Hej Wally, mam nadzieję, że jesteś cool i nie jesteś super zły, bo to by było przykre. Nie lubisz mnie, sąsiedzie. Judy. Cześć! Cześć, sąsiedzie. Większość z tych komentarzy zdaje się płynąć bezpośrednio od nikogo innego jak od Wally'ego, wyrażając swoje opinie na temat innych sąsiadów, mówiąc, że bardzo ich lubi. Ale mówi też na przykład... Słyszę cię, sąsiedzie. Coś, co rzuciło mi się od razu w oczy, to sposób wypowiedzi Wally'ego. Jego swoista niewinność, nieświadomość, trochę jak dziecko, które uczy się dopiero poznawać świat. Na przykład na odpowiedź robaka pisze, że nie wie, co to znaczy wiggle i że Barnaby mu powiedział, że to coś takiego. A gdy Cloudy mówi, że lubi klaunów i żeby Wally mu go pokazał, Wally odpowiada, że nie wie, co to klaun i że Frank mu powiedział, że Barnaby jest klaunem, więc narysował Barnabiego. Emily, dlaczego lubisz kontakt wzrokowy? Żebyś wiedział, że patrzę na ciebie, sąsiedzie. Mówię do ciebie. Toby Jam. Eddie to przyjaciel. Lubię go. Eddie to przyjaciel i też go lubię. Biega za dużo. Piggy Pie. Absolutnie kocham to miejsce. Cudnie tutaj. Pacynki to jedna z moich ulubionych rzeczy. Ich design postaci daje mi tyle radości. Ja jestem pacynką. Jestem twoim ulubieńcem. Cherry. Wally, jeśli to widzisz, jesteś cudowny. Nie mogę się doczekać rozwoju tego wszystkiego. Dziękuję, Cherry. Też uważam, że jestem bardzo spoko. Alex w jednym z pisów pisze: ta strona ma sekrety, jestem tego pewien. Wally zamazał ten wpis kredkami. Nie jestem pewien, na ile te wpisy są podstawione, a ile z nich jest rzeczywiście prawdziwymi użytkownikami z internetu, ale wnioskując po ilości memów tutaj zawartych, przynajmniej część z nich to prawdziwi internauci. Od strony 5 wzwyż obrazki przestają mieć specyficzne nazwy, oprócz paru z nich. Na przykład ta twarz przedstawiająca, zdaje się, Sally ze wskazówkami zegara ma nazwę jeszcze nie nadszedł czas. Patrzę. Poniżej natomiast znajduje się komentarz gdzie jestem? Co to za miejsce? Jeśli ktoś to czyta, proszę pomóżcie mi. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Tu są ci ludzie, wyglądają jak dziwne pacynki z książki dla dzieci. Jeśli ktoś to czyta, pomóż mi, proszę. Odpowiedź na to natomiast brzmi: czemu zmyślasz? Nie ma cię tutaj. Nie widzę cię. Proszę, nie kłam mi. Noshipo pisze: siemka Wally, ty i twoi przyjaciele wyglądacie na zgraję cudnych ludzi. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z każdym z nich? Przekreślony obrazek ma tytuł: żadnych wspomnień. Gigi pisze: widzę cię. Na co Wally odpowiada śmiechem. Na ostatniej stronie ukryte są dwa wpisy. Pisane bezpośrednio przez Wally'ego. Nie odpiszesz i szukacie mnie, głuptasy. Będę tutaj w 100% szczery. Nie mam pojęcia, czy to ma jakieś większe znaczenie w całokształcie historii, natomiast daje to nam naprawdę ciekawy pogląd na postać Wally'ego. Twarz Welcome Home to mentalne dziecko, w jakiś sposób ingerujące w stronę, zaabsorbowane sobą i tym, że jest ulubioną postacią widzów. Zanim przejdziemy do reszty najciekawszych sekretów tej strony, została nam krótka sekcja z linkami. Zawiera ona jedynie gify i banery z Welcome Home, które można sobie zapisać, żeby szerzyć dobre słowo o serii. Mamy gify do każdego z 9 sąsiadów. Przy czym moją uwagę najbardziej zwraca to, jak niepokojąco Wally wpatruje się w widza za każdym razem. I to jest jedyna postać oprócz Poppy, która patrzy centralnie w kamerę. Nie patrz na mnie. Proszę, błagam, przestań. Omówiliśmy całą stronę Welcome Home i wydawać by się mogło, że to by było na tyle. Ale to tylko pozory. Mamy jeszcze łącznie 5 ukrytych sekcji, do których nie da się dostać normalnymi sposobami, a jedynie po znalezieniu kodu. Ukryty jest on w poszczególnych sekcjach, gdy połączymy odpowiednio odstające od normy litery. Mamy W, O, X, Y, E i V. Jeśli wpiszemy je w odpowiedniej kolejności, dostajemy jedną z 5 sekcji. Oczywiście, jeśli kolejność się nie zgadza, dostajemy zwyczajny komunikat 404 o nieistniejącej stronie.
Pierwsza z ukrytych stron przedstawia dom Wally'ego z migającym gifem oczu wszystkich postaci z Welcome Home, zatrzymując się ostatecznie na przyciemnionych oczach Wally'ego. Pod nim znajduje się napis Otwórz. Oprócz tego nic szczególnego. Następna ze stron zatytułowana jest Odpowiedź. Mamy na niej wideo przedstawiające zaszumiony ekran telewizora. W tle słyszymy narastające dźwięki. Może coś jak otwieranie drzwi, kroki i telefon, a także cichą konwersację. Parę osób próbowało odkodować audio w wideo, ale osobiście nie jestem przekonany do żadnej z tych wersji. Według większości z nich wydaje się, że to śmiejący się Wally, pytający kogoś, czy spodobał im się jego żart. Trzecia ze stron przedstawia nam Wally'ego z nienaturalnie drżącymi źrenicami. Przykryty jest czernią, jednak otwierając osobno gif, jesteśmy w stanie zobaczyć go w pełnej okazałości. Tekst nad nim mówi nam: Cześć, jesteś tam. Nie widzę cię. Czy ty widzisz mnie? Więc bądź cicho. Przedostatnia ukryta strona zawiera coś, czego dotychczas nie mieliśmy okazji zobaczyć, czyli oryginalny fragment scenariusza do odcinka Welcome Home. Po środku strony widzimy zepsuty gif, przedstawiający wszystkie postacie, skupiając się jednak coraz bardziej na Wally'im, o powiększonych źrenicach, kumulujący się w końcu w kolorze czerwonym. Zerknijmy sobie na ten scenariusz. Czytamy, że tematem przewodnim tego odcinka jest pomoc. Widzimy opis scenerii i akcji. Wally'ego siedzącego przed sztalugą w swoim ulubionym miejscu do malowania. Zwraca się do widza o pomoc, bo nie wie co namalować. Zaznaczone są przerwy dla dziecięcego widza, żeby miał czas odpowiedzieć na pytania Wally'ego, podobnie do większości interaktywnych bajek dla dzieci. Ogółem jest to całkowicie zwyczajna pierwsza strona scenariusza do serialu. Nic nowego fabularnie, ale jednak jest to ciekawe odkrycie, aż dziwne, że ekipa projektu renowacyjnego nie podzieliła się tym odkryciem z widzami. Ostatnia ze stron jest pozornie kolejnym błędem 404. Jest to jednak jedynie zmyłka. Normalny błąd 404 na tej stronie pokazuje gif domu i tekst O-o, wygląda na to, że odszedłeś za daleko od domu. Powinieneś zawrócić. I przycisk Wróć do domu i spróbuj jeszcze raz. Tekst na tej stronie jednak wygląda na zniekształcony, z powtarzającymi się słowami i gifem obracającego się telefonu. Gdy klikniemy na niego, zostaniemy przeniesieni do pliku audio na podstronie Singing MP4. Strona nazywa się Duet. Odsłuchajcie sobie. Ha, 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 ha. I don't know the other words.
That's all Barnaby taught me. Do you like it? That's good, I think. Pod koniec kodem Morsa wystukana odpowiedź I do, czyli tak. Komukolwiek Wally śpiewał piosenkę, jest póki co zadowolony. No właśnie, tu możemy płynnie przejść do pierwszej teorii na temat całej tej serii. A jak sami się domyślacie, teorii będzie naprawdę dużo, bo w przeciwieństwie do innych serii tego typu, tutaj dostajemy naprawdę mało skrawków informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia. Jeśli chcecie poteoretyzować z nami, to zapraszam do naszego Discorda, na którym mamy kanał o ARG i innych seriach internetowych, specjalnie do dyskusji na ten temat. Wszystko wskazuje na to, że dziewiąty sąsiad w Welcome Home, tytułowy Dom, jest jak najbardziej żywy. To jemu Wally śpiewał w ukrytej stronie piosenkę Beautiful Dreamer i to przed nim klękał na innej. Dlaczego jednak te strony były ukryte? Od razu nasuwa nam się myśl, że cokolwiek złego dzieje się w tym miasteczku, to Dom za to odpowiada. W końcu to spod jego drzwi wycieka ciemna maź i to on jest enigmatycznie opisywany za ukrytymi stronami. Można by się spodziewać, że jako twarz serii to Wally będzie pociągał za sznurki i doprowadzał do tragedii. Jednak wydaje mi się, że Wally Darling jest jedynie ofiarą siły, która oddziałowuje na wszystkich. Na ukrytej stronie Wally sugeruje widzowi, że jeśli go widzi, to powinien siedzieć cicho, jakby ostrzegał go przed czymś złym. Z jego komentarzy na Księdze Gości wywnioskować możemy, że Wally mentalnie jest na poziomie swoich widzów i sąsiedzi są jego głównym źródłem wiedzy na temat świata. Na kogoś takiego zdecydowanie łatwo jest wpłynąć, podbudowując jego ego i wykorzystując do swoich celów. W Księdze Gości pojawia się też bardzo ważna moim zdaniem fraza no memories, brak wspomnień, żadnych wspomnień. Wiemy bardzo dobrze, że w całym tym ARG będzie chodziło o utratę pamięci i manipulowanie wspomnieniami. W końcu nikt na świecie nie pamięta, że Welcome Home w ogóle istniało. Ten motyw przewija się w braku wspomnień ze swoimi przyjaciółmi Wally'ego i całkowitym braku pamięci Eddiego co do jego pochodzenia. Wally wspominał, że nie lubi jak Eddie biega tak dużo. Może wściubił nos nie tam, gdzie trzeba i spotkała go za to kara. Inna sprawa, jak już jesteśmy przy Eddie. Coś, co zanotowałem sobie na samym początku tej analizy. Kolorowe koperty. Archiwista wspomina, że materiały z Welcome Home trafiają do nich w kolorowych kopertach. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zostało to wyraźnie zaznaczone. Kolorowe koperty to znak rozpoznawczy listonosza Eddiego. Czy on w jakiś sposób wpływa na to, co się dzieje w prawdziwym świecie i służy jako informator? Czy może po prostu osoba, która wysyła te listy, naśladuje kolorystykę serialu? Nie mamy powiedzianego, skąd dokładnie ekipa ma dokumenty o Welcome Home. Wiemy tyle, że dostają je w kopertach. Inna ważna rzecz, dla której chciałem wcześniej przyjrzeć się dokładnie postaciom z sąsiedztwa, a konkretnie jednej z nich. Sally Starlet, gwiazda. Na pewno nie umknęło waszej uwadze, że jej drzwi mają jedną połowę zakolorowaną na motyw słońca, dnia, a drugą na motyw nocy, księżyca. Tak samo jej jedno niebieskie oko jest zamknięte. Co prawda tylko na tej grafice, na reszcie ma normalnie otworzone oczy, ale still. Jej przypinki czy guziki na stroju też zdają się odzwierciedlać pewien dualizm dnia i nocy. Jednak jej postać funkcjonuje tylko jako gwiazda, słońce. Czy możliwym jest, że potrzeba było osobnej ręki do trzymania jej głowy nie ze względu na jej objętość, a dlatego, że mogła ona w jakiś sposób obrócić się i zmienić w jej drugą, nocną wersję? Coś a la animatronic Sun Moondrop w Security Breach. Nie mamy tego jednak potwierdzonego, albo specjalnie ten fakt jest przed nami ukrywany. Jak wspomniano w opisie serialu, każdy odcinek kończył się wraz z zakończeniem dnia, zachodem słońca. Nie wiemy, co dzieje się po zmroku w domu. Tu w grę wchodzi strona Clowna, autora tego ARG. Możemy na niej zobaczyć jego portfolio i opis projektu Welcome Home, wraz z dodatkowymi grafikami, klącymi się bardziej ku klimatowi horroru.
Jedną z nich jest obraz przedstawiający wyciemnionego Wally'ego o ogromnych źrenicach i szerokim uśmiechu, wpatrującego się w widza. W tle widzimy napis "Dobranoc", a na dole słowa Wally'ego "Jesteś na zewnątrz". Sugeruje to funkcjonowanie swego rodzaju godziny policyjnej albo innego motywu zabraniającego sąsiadom wychodzenie na dwór po zmroku. Na rękawie lewej ręki widzimy, że Wally ma wpinkę w kształcie krzyża, co z kolei wpisuje się w motyw kultu domu. Inną ciekawą grafiką na stronie klauna jest spirala zakończona okiem. Oczy są bardzo ważnym motywem dla Welcome Home. Widzimy je na banerach po bokach strony, widzimy je na kamieniu na stronie głównej, a Wally wpatruje się w widza swoimi ogromnymi źrenicami, cały czas utrzymując kontakt wzrokowy. Spirale z kolei równie często pojawiają się w Księdze Gości, będąc również swoistą wizytówką Wally'ego. Następna grafika przedstawia telefon. Ten sam, który potencjalnie słyszeliśmy dzwoniący w filmie z telewizorem i ten sam, który prowadził nas do strony ze śpiewem Wally'ego. Inna grafika przedstawia Franka, otoczonego chaotyczną zbitką części ciała i oczu. W dłoniach trzyma jasno-czerwony prostokąt. Pierwsze, co skojarzyło mi się z tym prostokątem, to czerwona koperta, oczywiście. Jednak drugim moim skojarzeniem był GIF na stronie ze scenariuszem do odcinka Welcome Home. On również pod koniec zamienił się w całkowicie czerwony prostokąt. Może również symbolizujący kopertę. W gruncie rzeczy najdziwniejsze jest to, że my nie do końca wiemy, co wydarzy się w tej serii. Póki co wszystko wygląda naprawdę bardzo niewinnie. Poza sugestią o kulcie, frazą "jako w niebie, tak i na ziemi" i paroma ukrytymi stronami, nic nie wskazuje na to, żeby coś było nie w porządku. Nie mam najmniejszego pojęcia, co wydarzy się dalej tak naprawdę. To znaczy, może mam pewną teorię. Pierwszy obrazek na stronie Welcome Home Clowna przedstawia Wally'ego, a za nim ogromnego Barnabiego bez głowy. Wally mówi: "Spójrzcie, zrobiłem sobie psa". O ile pierwsze, o czym pomyślałem, to że jest to po prostu Barnaby z odciętą głową, o tyle chwilę później przypomniało mi się, że w opisie Barnabiego pisało, że ma on dwie kukiełki. Jedną do poruszania rękoma, a drugą będącą strojem, w który można było normalnie chodzić. W pasie Barnabiego bez głowy widać wcięcie, a przynajmniej tak mi się wydaje, więc może to być po prostu ten większy strój do chodzenia. Zauważcie też, że dłonie Wally'ego ułożone są tak, jakby nim sterował. To jest motyw, który może zostać podniesiony w niedługim czasie. Motyw kontroli nad sąsiadami. Inny obrazek przedstawia bowiem Wally'ego z wychodzącą z jego ust ręką. Ktoś go kontroluje, bo jest pacynką, to oczywiste, ale może jest w tym coś jeszcze. Może dom zmusza go do robienia okropnych rzeczy swoim przyjaciołom. I może Barnaby jako pierwszy się o tym przekona. Wróćmy na chwilę do strony z linkami. Pozornie nic się na niej nie znajduje, jedynie gify. Tylko jeden z nich da się kliknąć. Jest to gif Barnabiego. Wróćmy teraz na stronę z aktualnościami strony i przewińmy do pierwszego obrazka na samym dole strony. Czy nie wydaje się wam dziwne, że fotel, na którym siedzi Wally, posiada łatkę z materiału, który kolorystycznie wygląda tak samo jak skóra Barnabiego? Nie chcę spekulować ani wysuwać zbyt daleko idącej odklejonej teorii, ale boję się, że najlepszy przyjaciel Wally'ego może nim długo nie pozostać. W sumie, tak jak myślę, koncept tego, że Wally po kolei zabija każdego z sąsiadów i widzowie tylko próbują domyślić się, który z nich będzie następny, jest całkiem ciekawy. Wyobraźcie to sobie. Igrzyska śmierci Wally'ego, Danganronpa, ale w świecie ulicy Sezamkowej. To byłoby całkiem niezłe. Tak czy siak, jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, dziękuję ci serdecznie za uwagę. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza na temat tego, co sądzisz o całej tej serii póki co. Dziękuję też przede wszystkim wspierającym kanał. Bez was ten materiał by nie powstał. To było Welcome Home, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.